Dzień dobry. Ja nazywam się Joanna Bartoszek i razem z moją koleżanką Martą Bem, psychologami z Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, chcemy Państwa zaprosić na kolejne webinary. Dzisiejsze webinary dedykujemy przede wszystkim osobom, które podjęły wysiłek udzielania pomocy uchodźcom. Celem spotkania jest przybliżenie zagadnienia dotyczącego traumy. Chcemy Państwu opowiedzieć trochę o traumie, czym ona jest, jak ona się rozwija i co ona nam robi. Pandemia koronawirusa sporo nas kosztowała, tak? Pozwoliła się zastanowić niektórym, czy rzeczywiście nad wszystkim możemy zapanować. Wielu z nas poczuło kruchość życia, nietrwałość szczęścia. Teraz przyszło następne wyzwanie. Wojna w Ukrainie wyzwoliła silny lęk, zachwiała nasze poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza, że Polacy wiele doświadczyli w swojej historii. Tak, wojny należy się bać, ponieważ jest zagrożeniem, ale nie powinniśmy ulegać temu lękowi. Traktujmy go jako sygnał, żeby się aktywizować oraz realnie oceniać sytuację. Wiele osób pomaga uchodźcom w różny sposób. Finansowy, oferując noclegi, bezpłatną poradę prawną czy medyczną. To, co robimy dla innych, jest pewnym sposobem na oswojenie swojego lęku. Czujemy się wtedy częścią czegoś większego. To daje poczucie sprawczości. Natomiast pamiętajmy o tym, że aby pomagać innym, sami musimy być w dobrej kondycji. Myślę też o takim zjawisku, które psycholodzy nazywają syndromem winy ocalałych. Kierując się motywacją pomagania związaną z poczuciem winy, że inni mają gorzej, często nadużywamy siebie. Nasza pomoc jest wtedy rzeczywiście skuteczna, ale krótkoterminowo. Natomiast teraz już wiemy, że będziemy pomagać znacznie dłużej niż zakładaliśmy. Dlatego pamiętajmy, aby zadbać o siebie, gdy pojawia się nadmiar emocji. Ważne jest, żeby rozmawiać, ponieważ emocje podlegają interpretacji. Jeżeli przełożymy je na słowa, wtedy możemy je kontrolować. Żeby pomagać, warto też mieć pewną wiedzę, czego się spodziewać, jakie reakcje mogą się pojawić ze strony osób, które zostały pokrzywdzone. Osoby, które przybywają do nas z terenu wojny, mają sporo traumatycznych przeżyć, które mogą do nich powracać. Słowo trauma robi zawrotną karierę w poppsychologii i jest zdecydowanie nadużywane. Natomiast czym jest trauma? Trauma to jest uraz. Jej definicja to stan psychiczny wywołany działaniem czynników zewnętrznych, który zagraża zdrowiu i życiu, prowadzi do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. W wyniku takiego przeżycia mogą być odczuwane trudności w powrocie do wcześniejszego funkcjonowania, niekiedy przybierające postać zespołu stresu pourazowego. Jednocześnie warto wiedzieć, że jeżeli przeszliśmy przez coś gładko, nie zostawiło to w nas głębokiego śladu, nie mamy objawów stresu pourazowego, czyli nie mamy wtargnięć, nie śnią nam się koszmary, możemy skupić się na rzeczywistej codzienności. Nie oznacza to, że nie przeżyliśmy traumy. Czyli jeżeli rana nie boli, to nie znaczy, że wszystko jest w porządku. Trauma zawsze zostawia ślad. Jeżeli ktoś nie chce tego nazywać traumą, to zazwyczaj dlatego, że nie chce być w roli ofiary, ale pamiętajmy, że bohaterowie też są straumatyzowani. Traumą może być pojedyncze zdarzenie lub zdarzenia trwające cały czas. I gdyby to takie zdarzenie było normalne, byłoby to zwykłym wspomnieniem. Natomiast traumą jest trochę inaczej. Te wydarzenia mają wielką siłę oddziaływania na nasz system emocjonalny, na nasze ciało, przez to, że były dla nas wtedy bardzo znaczące. Te wspomnienia są bardzo silne, bo gdy działały, to stanowiły zagrożenie naszej integralności, zagrożenie naszego życia i zdrowia. I teraz stają się filmem,
który stale się odtwarza równomiernie do tego, co się dzieje obecnie w naszym życiu i wdziela się do naszego życia, mając wpływ na to, kim się stajemy i jakich wyborów dokonujemy. Tak więc ludzie po traumie częściowo są tutaj, w przestrzeni realnej, ale część ich psychiki jest uwięziona, skoncentrowana wokół tego wydarzenia traumatycznego, które było wtedy za duże, żeby objąć je rozumem lub emocjami albo dwoma czynnikami naraz. Trauma żyje z nami cały czas, a mimo wszystko nie jest dla nas dostępna, a jednocześnie cały czas na nas wpływa. Świat, który doświadczamy, jest zmieniony przez układ nerwowy. Cała nasza energia jest skoncentrowana na tłumieniu wewnętrznego chaosu. Wyznacznikiem, który zdeterminuje to, czy nasza percepcja to przetworzy, jest fakt, jak doświadczyliśmy tego zdarzenia. Siła impulsu wcale nie jest determinująca. Determinujące w wystąpieniu traumy jest to, czy zdarzenie nas w tamtym momencie przerastało, czy też nie, bo na przykład dostaliśmy jakąś pomoc, jakieś wsparcie. Tak więc, jeżeli nas to przerastało, to należy uznać, że ma to potencjał traumatyczny. Pamiętajmy przy tym, że my bardzo różnimy się w przeżywaniu długotrwałych stresów emocjonalnych. I to, co będzie wręcz mordercze dla jednej osoby, będzie dla drugiej znikome. Oczywistą przyczyną traumy jest znalezienie się w przestrzeni, w której trwają działania wojenne. Łatwiej nam zaadoptować się do procesów, które są pochodzenia ze źródła naturalnego, na przykład powódź czy też pożar, bo nie musimy się zastanawiać, dlaczego tak się stało, jak do tego doszło, w przeciwieństwie do wojny, która jest spowodowana przez drugiego człowieka. Odczucia, z którymi mierzą się osoby, które doświadczyły działań wojennych, są bardzo podobne do doświadczeń przemocy. Jak trauma steruje naszym życiem? Trauma funkcjonuje najgłębiej na poziomie biologicznym. To poziom pobudzeń fizjologicznych. To wszystkie triggery, czyli wyzwalacze bardzo silnych emocji. To wszystkie reakcje naszego ciała. Gdy na przykład ktoś nas dotyka, pojawia się jakiś bodziec, który ma jakieś cechy negatywne. Wtedy stajemy w płomieniach albo się zamrażamy. Możemy reagować krzykiem, płaczem, wściekłością, możemy uciekać. Charakterystyczne jest to, że jest jakiś nadmiar w stosunku do tego, co się dzieje, czyli są to reakcje nadmierne. Wtedy w sytuacjach prawie neutralnych, które można załatwić zwykłym słowem przepraszam, reagujemy z silnymi emocjami. Tymi wyzwalaczami mogą być dźwięki, zapachy, słowa, sytuacje społeczne, które aktywizują bardzo silne pobudzenie emocjonalne. Na przykład osoby, które były w trakcie działań wojennych, mogą doświadczać intruzji PTSD na stacji benzynowej. Zapach benzyny może przywoływać wspomnienia wojenne, a więc na tym poziomie biologicznym dochodzi do fałszywej realności świata, ale prawdziwej dla naszego ciała oraz tej reakcji, która miała nam po prostu wtedy ocalić życie. I tak, w jednym momencie możemy być odcięci, nie czując naszego ciała, potem w szale wściekłości zalewamy się emocjami. Trauma działa również na poziomie obron psychicznych i na poziomie poznawczym. One przejmują nad nami kontrolę, czyli mechanizmy te powodują, że ciągle reagujemy na coś w ten sam określony sposób. Jeśli chodzi o poziom poznawczy, tracimy umiejętność współczucia. Słabiej oceniamy sytuację. Słabiej zbieramy informacje. Tłumione jest zaangażowanie w codzienność. Po czym rozpoznajemy traumę? To nadmierne pobudzenie, które można rozpoznać w ciele, na przykład zaczyna nam bić mocno serce, mamy przyspieszony oddech, w umyśle gonitwa myśli, umysłowe przymusy i nie ma możliwości opuszczenia takiego myślenia. Pojawia się niepokój w ciele i w umyśle. Pobudzenie może też
powodować, jakby coś nas odrywało od rzeczywistości. Tracimy myśli na dłuższą chwilę i mamy poczucie bardzo silnego spadku energii w ciele. Bardzo charakterystyczną cechą traumy jest zaprzeczanie i dysocjacja. To są mechanizmy, które nas mają oddzielić od rzeczywistości, żeby poczuć, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Zaprzeczanie może przyjąć formę dysocjacji. Oddzielamy się od czucia naszego ciała, naszych emocji. To można poznać na przykład, gdy widzimy jakąś osobę, która blednie, ma przyspieszony oddech. My pytamy, co się dzieje, a ona odpowiada, nie, nie, wszystko jest w porządku. Trauma więc może odrealniać się. Zachowujemy się tak, jak jakiś taki chłodny obserwator. Im dłużej taka reakcja trwa, tym większe prawdopodobieństwo, że pojawi się zespół stresu pourazowego. Takie tłumienie emocji powoduje, że mogą pojawić się różne objawy chorobowe, przewlekłe zmęczenie, czy też inne choroby układu immunologicznego. Na przykład wyjeżdżamy po takich sytuacjach trudnych, żeby sobie odpocząć, wracamy z tego odpoczynku i zaczynamy chorować, tak? Mamy katar, mamy gorączkę, nie wiemy, co się dzieje. A to jest właśnie to, że ten nasz układ immunologiczny jest już mocno przeciążony i zaczyna szwankować. Najbardziej charakterystyczne dla traumy są powracające obrazy, sny, myśli, czyli intruzje wywoływane wyzwalaczami. Charakterystyczne jest również unikanie tych triggerów, na przykład niewychodzenie na otwarte przestrzenie, czyli tam, gdzie czujemy się niebezpiecznie. Mamy cały czas wzmożoną czujność i lęk. I nasze życie jest poszarpane. Jest przerwany wątek i życie dzieli się na to, co było przed traumą i na to, co jest po traumie. Charakterystyczny jest tak zwany przymus powtarzania tych doświadczeń, czyli takie odtwarzanie traumy może być nawet bardzo subtelne, symboliczne, ale może mieć też charakter autoagresji, na zasadzie acting outu, czyli takich destrukcyjnych zachowań, nad którym osoba nie ma kontroli. Na przykład ktoś ciągle sobie łamie jakąś kończynę. Czasami odtwarzanie traumy może mieć charakter bardzo dosłowny. Znane są przypadki, że ktoś dokonywał jakiegoś czynu w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Ten przymus powtarzania jest oczywiście nieświadomy i wynika z tego, że potrzebujemy odzyskać kontrolę, ponieważ sytuacja traumatyczna to taka, że coś wymknęło się nam spod kontroli. Oczywiście to nie jest korzystne dla nas, ponieważ powtarzanie traumy często powoduje, że wchodzimy w nową traumę, która nakłada się na starą. I zazwyczaj ludzie nawet nie wiedzą tego, że coś odtwarzają. Trauma okrada nas ze spontaniczności. Stajemy się takim robotem, który wykonuje czynności powtarzalne. I tutaj dam przykład tak ze swoich doświadczeń, ze swoich zawodowych doświadczeń. Przykład osób, które straumatyzowanych po przemocy domowej. Pamiętam kobiety, które po wyjściu z takich traumatycznych wydarzeń, opuszczeniu partnera, który stosował przemoc, po pewnym czasie ponownie wchodziły w analogiczne związki, w których też doświadczały przemocy. Tak więc, jeżeli taka osoba nie zmierzy się z traumą, będzie nieświadomie odtwarzać te mechanizmy, nawet jeśli uważa, że są złe. Odtwarzanie traumy może odbywać się na poziomie zachowań, na poziomie emocji, hormonalnym i na wszystkich poziomach równocześnie też. Pamiętajmy, że trauma zawsze coś zabierze. I tak, czy uda nam się z nią poradzić, zależy od co w ten proces włożymy. Także więc trauma rzeczywiście zbiera duże żniwo, tak jak Państwu przedstawiłam, więzi nas. I osoby, które pomagają i nie tylko, mogą reagować poczuciem winy albo wstydu, chociażby dlatego,
że czują zbyt mało. Mogą też reagować złością. Czasami jest tak, że lojalność wobec osób, które cierpią, nie pozwalają nam żyć własnym życiem. Pamiętajmy jednak o tym, że możemy pomagać innym tylko wtedy, gdy jesteśmy w lepszej kondycji niż osoba, której pomagamy. Ja Państwu dziękuję i przekazuję głos koleżance Marcie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Joanna. I teraz ja może Joanna spróbowała Państwu przedstawić takie podejście teoretyczne do traumy, to znaczy wyjaśnić, z czego ona się bierze, jak przebiega, jaki wpływ ma na nas, w jakich sferach i polach naszego działania może się przejawiać. Wspomniała bardzo, skoncentrowała się na traumie i wspomniała kilka razy o PTSD, czyli syndromie stresu pourazowego, którego definicję i w ogóle pojęcie postaram się Państwu bliżej zaprezentować. Przyjrzyjmy się traumie, jakby nawiążę do tego, co powiedziała koleżanka. Pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, że trauma, czyli takie wydarzenie, które niesie ze sobą zagrożenie dla życia i integralności naszego ciała, nie zawsze powoduje stan, który będzie wymagał pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej. Bardzo często jest tak, że istnieje możliwość powrotu do takiego dobrostanu psychicznego i równowagi poprzez to, że otrzymamy pomoc od kogoś bliskiego, wsparcie, że będziemy mieli czas na odpoczynek, albo po prostu zadziała tutaj upływ czasu. To jest niezwykle istotne. Kolejna rzecz, która jest warta podkreślenia, to to, że trauma, czyli wydarzenie, tak jak już wspomniałam, które jest zagrażające dla naszego życia i zdrowia, może, lecz nie musi, w konsekwencji doprowadzić do PTSD, czyli syndromu stresu pourazowego. Zwróćcie Państwo uwagę na ten slajd, na którym mowa jest o tym, że ryzyko PTSD po wydarzeniu traumatycznym wynosi zaledwie 7%. To jest, można powiedzieć, zaledwie albo aż, prawda? Dlatego, że syndrom stresu pourazowego jest rzeczywiście takim stanem psychicznym, z którym na pewno trzeba coś zrobić, który na pewno będzie utrudniał nam codzienne funkcjonowanie. Przyjrzyjmy się w takim razie, co to jest takiego, to PTSD. Jak sami Państwo zobaczycie, wiele określeń, wiele elementów, które wyróżniają PTSD, słyszeliście już w prezentacji Joanny Bartoszek. To jest tak, że to są pojęcia, które się zazębiają, które rzeczywiście są niezwykle istotne, bo PTSD będzie występowało po zjawiskach traumatycznych. Także tutaj ta konsekwencja jakby i ta równorzędność nie jest niczym dziwnym. PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, to jest zespół objawów, drodzy Państwo, które będą utrudniały nam codzienne funkcjonowanie. I występują one po niezwykle trudnych i niezwykle stresujących wydarzeniach. Tu Joanna wspominała o tym, że tak naprawdę to codzienne funkcjonowanie, czy też te utrudnienia będą w sferze tak naprawdę każdej, bo i w sferze zachowania, w sferze emocjonalnej, w sferze poznawczej, czyli problemy z koncentracją, problemy z pamięcią, problemy z uczeniem się czegokolwiek. Należy pamiętać również o tym, że PTSD nie musi wystąpić bezpośrednio po zaistnieniu wydarzenia traumatycznego. To będziemy mieli tutaj do czynienia z traumą, z tak zwaną traumą odroczoną.
Może się pojawić syndrom stresu pourazowego, może się pojawić po miesiącu, po 3 miesiącach, a nawet po kilku latach, drodzy Państwo. Co jest istotne, to to, że należy zwracać uwagę i na siebie, i na nasze otoczenie po takich wydarzeniach, z którymi właśnie mieliśmy co dopiero do czynienia, czyli najpierw z pandemią, teraz z wojną na Ukrainie, że istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że gdzieś w naszym otoczeniu będziemy mieli do czynienia z kimś, kto doświadczy takiego stresu pourazowego. Dlatego trzeba być czujnym i uważnym, szczególnie w konsekwencji nas samych i w konsekwencji, czy też w perspektywie tego, że chcemy pomagać uchodźcom i ofiarom konfliktu zbrojnego. Co jest istotne, to to, że przy PTSD niektóre z osób będą odczuwały taką silną potrzebę unikania wszystkiego, co wiązało się z traumą. Natomiast inne osoby będą miały taką potrzebę ustawicznego doświadczania i ustawicznego bodźcowania się. Co jest również istotne i może w kontekście zdrowia psychicznego i pracowników, ale też i młodych ludzi, niezwykle powinno zwracać naszą uwagę, to to, że PTSD wiąże się na pewno z depresją, wiąże się z odcięciem emocjonalnym, o którym wspominała Joanna, czyli taką obojętnością i brakiem zaangażowania, które jest bardzo charakterystyczne dla ludzi jako organizmów społecznych. Przy PTSD może się pojawiać zagubienie, może się pojawiać gniew, może się pojawiać złość, mogą się pojawiać zachowania autodestrukcyjne. Jak będzie PTSD się objawiało? O tym wspominała już Joanna, natomiast ja tylko podsumuję i jakby powtórzę, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy byli jednak uważni i ostrożni, żebyśmy byli jednak obserwatorami. Co jest istotne przy syndromie stresu pourazowego, to to, że odczuwany jest bardzo wysoki poziom lęku i niepokoju. To jest taki lęk i niepokój, który towarzyszy osobom doświadczającym PTSD, towarzyszy tak naprawdę nieustannie. Kolejny element to zaburzenia snu. I te zaburzenia snu, one mogą być bardzo różne, bo to mogą być na przykład, bo to może być bezsenność, albo to może być nadmierna senność, to mogą być gwałtowne wybudzania się, to mogą być koszmary, prawda? Także duża różnorodność. Natomiast co jest istotne, to to, że ten sen nie jest snem relaksującym i dającym nam odpoczynek. Kolejny objaw PTSD to jest przymus powracania w myślach do zdarzenia traumatycznego, które spowodowało głęboki uraz psychiczny. Czyli znowu mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy, tak jak już wspominała o tym Joanna, nie mamy możliwości wyjścia z tej traumy, bo my cały czas w niej jesteśmy. Cały czas to wydarzenie traumatyczne, czy też wydarzenia traumatyczne maglujemy, cały czas w tym jesteśmy. I drugi objaw PTSD to silne unikanie wszelkich okoliczności, które będą nam się kojarzyły z wydarzeniem traumatycznym. I to silne unikanie, ono się może przejawiać bardzo różnie. Joanna wspominała o zapachu benzyny. Ja wspomnę Państwu o tym na przykład, że o panicznej reakcji na zupę pomidorową postawioną na stole, bo okazuje się, że to był ostatni zapach, który dana osoba czuła przed zbombardowaniem jej domu. Także zobaczcie, to jest bardzo, to bardzo różnie się objawia w bardzo różnych sytuacjach. Natomiast kluczem tutaj do rozpoznania, że mamy coś, że mamy do czynienia z czymś, co nie jest właściwe, co jest nadmierne, to jest to, o czym już wspominała Joanna, że w tych sytuacjach traumatycznych i w przypadku PTSD te reakcje są po prostu nieadekwatne, nadmierne, albo jesteśmy nadmiernie obojętni, albo nadmiernie rozemocjonowani, albo nadmiernie zezłoszczeni, prawda? Także to jest taki element, który będzie nam wskazywał, że coś jest tutaj istotnego, czemu należy się przyjrzeć.
I kolejna rzecz, która jest niezwykle istotna, taki element odróżniający PTSD od innych zaburzeń, to długotrwałość tego stanu. To jest tak, jak powiedziałyśmy, ten syndrom stresu pourazowego, on się może pojawić po latach. I stąd wynika problem, może być również takie traumatyczne wydarzenie może być również wyparte. W związku z tym może się okazać, że wcale nie będzie takie łatwe zdiagnozowanie tego, czy też znalezienie przyczyny, dla której ktoś się czuje źle. Natomiast na pewno jest tak, że sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie 2 lata, czyli pandemia i teraz wojna w Ukrainie, to są na pewno takie wydarzenia, które powinny wzmóc naszą czujność. I jak sobie z tym radzić? Skoro mówimy, prawda, że PTSD jest zaburzeniem, które wymaga specjalistycznego wsparcia. Owszem, ale pamiętajmy, drodzy Państwo, że zawsze my tutaj na naszym poletku, każdy z nas może podjąć działania, które ułatwią mu funkcjonowanie codzienne, albo też właśnie wyjście z traumy. Pierwszy punkt, poćwicz relaksację. Przypominam, o tym mówiłam na początku swojego wystąpienia, że PTSD jest ściśle związane i trauma są ściśle związane z bardzo wysokim poziomem stresu. Powiedziałabym nawet niewiarygodnie wysokim poziomem stresu. W związku z tym na pewno jest tak, że wszelkie ćwiczenia relaksacyjne, czy to będzie medytacja, czy to będzie po prostu relaksacja, czy trening Jakobsona, czy trening autogenny Schulza, nie ma to żadnego znaczenia. Czy to będzie relaksacja przy muzyce relaksacyjnej, czy przy odgłosach natury, prawda? To nieistotne. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy na to znaleźli czas, żebyśmy robili to regularnie, i to dopiero będzie się przekładało na takie uspokojenie naszych myśli, uspokojenie naszych emocji. Innymi ćwiczeniami, które są niezwykle przydatne w takich sytuacjach i w takim właśnie radzeniu sobie z PTSD, są na pewno wszelkie ćwiczenia oddechowe. One niezwykle relaksują, one mają niezwykły wpływ na obniżenie poziomu naszych emocji. To również jest taki czas, kiedy po prostu zajmujemy się myśląc o tym, kiedy mam zrobić wdech, kiedy mam zrobić wydech, ile razy jeszcze powinnam powietrze wciągnąć nosem i wypuścić ustami. To zajmuje, drodzy Państwo, całe nasze myśli. W związku z tym to jest moment, w którym ja jestem w stanie odciąć się od myśli, które mnie po prostu prześladują. I kolejny taki punkt, taka rada właściwie, jak sobie poradzić z PTSD, czy też jak się wesprzeć w radzeniu sobie z PTSD, to jest zastanowienie się nad kosztami i zyskami zmian. Generalnie ludzie mają taką tendencję do tego, żeby obawiać się zmian, żeby tych zmian nie dokonywać. Natomiast jeżeli zrobimy sobie listę za i przeciw zmian, to może się za i przeciw zmianom, to może się okazać, że i najczęściej tak się okazuje, że ta część, w której będziemy mieli za, jest dużo bardziej korzystna i na pewno przełoży się na nasze lepsze funkcjonowanie w naszym dalszym życiu. Bądź obserwatorem. Kolejny punkt. Bądź obserwatorem, ale nie życia, które się toczy dookoła mnie, bo tak naprawdę istotne jest, abyśmy nauczyli się przy PTSD angażować w to życie codzienne, które się toczy dookoła mnie. Natomiast ja sama mam być obserwatorem samej siebie. To znaczy, muszę zwracać uwagę na sytuacje, w których pojawiają się moje nadmierne emocje. Muszę się zastanowić, jak one się objawiają. Muszę się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest i ewentualnie wymyśleć, jak albo samemu, albo przy pomocy jakiegoś specjalisty, jak zmienić te emocje, czy też jak zmienić moje reakcje w określonych sytuacjach.
Kolejny punkt to nie walcz, zostaw to. Tu nie chodzi o to, żebym ja poddała się zupełnie i nie podejmowała żadnych działań. Nie, tutaj chodzi o to, żebym ja zaakceptowała stan, w którym się znajduję i zaakceptowała emocje, które mi towarzyszą. Bo tylko w procesie akceptacji ja będę w stanie coś z tymi emocjami zrobić i pozwolić również, żeby one tak jak się pojawiają, żeby była szansa na to, żeby one minęły. Kolejny punkt to oceń własne negatywne przekonania. To znaczy tutaj chodzi o takie podejście, jakby wyjście z siebie i stanięcie obok. Zastanowienie się, jakie te negatywne przekonania mam, z czego one wynikają i wskazanie realnych podstaw mojej obecnej sytuacji, tego, że te moje negatywne przekonania jakby nie mają realnych podstaw. Kolejny punkt powiązany z tym, zakwestionuj przekonanie, że nadal grozi ci niebezpieczeństwo. To jest niezwykle istotne, dlatego że oczywiście w przypadku, kiedy my mamy do czynienia z Ukraińcami, którzy przyjeżdżają do nas w związku, w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, no jakby praca z nimi tutaj jest dosyć łatwa, ponieważ mówimy im, prawda, że znajdują się w Polsce, już nie ma zagrożenia bombardowaniem i tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy Państwo, w przypadku Polaków, którzy pomagają, nie tylko Polaków, ale ludziom, którzy pomagają uchodźcom wojennym, takie właśnie przekonywanie siebie, że jestem na terytorium Polski, że i należymy do NATO, należymy do Unii Europejskiej, w związku z tym obowiązują naszych innych członków tych organizacji międzynarodowych, jakieś odpowiednie zapisy, tak jak w przypadku NATO, punkt piąty, prawda, że atak na jednego członka NATO będzie podwodował działania podejmowane przez innych członków. Także to są takie realne, to są takie fakty, które mówią nam o tym, że jednak powinniśmy czuć się bezpiecznie. Opowiedz raz jeszcze całą historię, podając więcej szczegółów. To, drodzy Państwo, jest niezwykle istotny punkt. Oczywiście te więcej szczegółów nie chodzi tutaj o to, żebyśmy my opowiadali, czy mocno lała się krew, jak widzieliśmy, że komuś coś odrywało. Nie, tu nie o to chodzi. Tutaj koncentrujemy się, jeśli chodzi o opowieści o tych traumatycznych wydarzeniach, koncentrujemy się na szczegółach, które tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie nieistotne. A mianowicie na przykład na tym, jak ja byłam ubrana, jakie miałam włosy, jaka była pogoda, co znajdowało się w moim otoczeniu. Jeżeli byłam w domu, to co było na ścianach, jakie były meble. Im więcej szczegółów tych mebli i obrazków na ścianach podam, tym bardziej koncentruję swoją uwagę na, że tak powiem, wydarzenia, które były, czy też na tle, które miało miejsce. I tym mniejszą uwagę będę przyznawała temu samemu w sobie traumatycznemu wydarzeniu, czyli że widziałam na przykład śmierć kogoś bliskiego. To jest niezwykle istotne. Kolejne takie zalecenie dotyczy wyeliminowania zachowania zabezpieczającego. To jest niezwykle istotne. To znaczy normalnie w każdej innej sytuacji zachowania zabezpieczające mówią nam o tym, prawda, że podejmujemy jakieś działania, które mogą nas przed czymś ochronić. Ale pamiętajcie, drodzy Państwo, że w przypadku PTSD jest tak, że to, co my przeżywamy tak naprawdę na poziomie emocjonalnym, na poziomie poznawczym, nie jest już realne. W związku z tym te zachowania zabezpieczające, które mają na celu uniknięcie danej sytuacji, one również są bezpodstawne. W związku z tym, jeżeli ja nie będę podejmowała zachowań zabezpieczających, to również nie będzie się uruchamiał cały ten proces, który doprowadza do tego, że ja w pewnym momencie jestem po prostu rozedrgana i zalana emocjami. Podejść realistycznie do lęku. Podejść realistycznie do lęku, to znaczy opisz go. Znowu tutaj wracamy do tego, bądź obserwatorem. Zastanów się,
Dlaczego tak reagujesz? Jaka sytuacja spowodowała to, że zareagowałeś w taki, a nie inny sposób? Zastanów się, czy twoja sytuacja już przypadkiem się nie zmieniła, prawda? I czy rzeczywiście jest sens, żeby tak kurczowo trzymać się tego lęku, tej emocji właśnie? Czy nie warto byłoby ją przekształcić w co innego? Kolejny punkt to doświadczaj własnych lęków. To jest oczywiście tutaj musimy się zastanowić nad tym, czego się tak naprawdę boję, co powoduje, że jestem napięta, że odczuwam niepokój. Stwórz sobie hierarchię tych lęków. Zastanów się, wypisz po prostu wszystko, co odczuwasz w jakiej sytuacji, co cię stresuje, co cię niepokoi, co wywołuje twój lęk. Wyobraź sobie siebie w tej sytuacji, to znaczy namaluj sobie taki obraz tego, jak ty wyglądasz, jak powinieneś wyglądać i też jak chciałbyś wyglądać w danej sytuacji, prawda? Jaka jest właściwa reakcja w danej sytuacji? I najważniejszy punkt to nagradzaj samego siebie. Nagradzaj samego siebie za bardzo drobne nawet sukcesy, a właściwie nawet najdrobniejsze. Kup sobie coś ładnego, kup sobie dobre czekoladki, pogłaszcz się po głowie i powiedz, jesteś super, udało ci się. Wyjdź sobie na zewnątrz, gdzieś w parku, usiądź na ławce albo po prostu przejdź się po ulubionej ulicy. Pamiętajmy, że te działania, które mogą nam pomóc i te, które mogą spowodować, że jednak ten poziom lęku będzie się obniżał i to, że będziemy radzili sobie w danej sytuacji, to są bardzo proste działania. Pamiętajmy również, ja powtórzę jak mantrę po koleżance, że żebyśmy mogli komuś pomagać, to my sami musimy być zaopiekowani i my sami musimy być w dobrej formie. I cóż, drodzy Państwo, na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałabym oczywiście zachęcić do korespondencji. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, jaki temat jeszcze mógłby Was zainteresować, bardzo prosimy o pisanie na adres prewencja@gip.gov.pl. A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy oczywiście na kolejny webinar.